drugi dzień festiwalu Jazz Round 2023, tym razem w Katowicach. Obok mnie Marek Napiórkowski, którego wczoraj mieliśmy okazję posłuchać z jego projektem Octet String Theory. Marku, powiedz kilka słów na ten temat. Dzień dobry. No bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić wczoraj w tej przepięknej sali i tutaj bez kadzenia. Dużo pojeździłem po różnych krajach i widziałem różne sale. Tak ładnej sali do dzisiaj mi się nie udało zobaczyć. Jest to niezwykłe absolutnie miejsce. Bardzo fajne do grania takiej muzyki, którą ja akurat tutaj przywiozłem na festiwal, bo graliśmy w składzie trzech, że tak powiem, jazzmenów, czyli ja, Max Mucha, kontrabasista, i Paweł Dobrowolski na perkusji. I pięcioosobowy skład muzyków klasycznych, grający kwintet po prostu smyczkowy. Więc te smyki trochę pasowały do tej sali. No ale tak czy inaczej, ja bardzo lubię ten festiwal i cieszę się, że mogę drugi raz już, bo grałem rok temu Hipokamp, inny swój projekt, brać udział w tym festiwalu, który jest niezwykły absolutnie, bo łączy światy fajny. No właśnie, a propos tego łączenia światów, bo panie Marku, pan ma już 2 lata doświadczenia występowania na tym festiwalu, prawda? I tak sobie właśnie myślę, czy to rzeczywiście tak jest, że żeby tam jazz trochę sprzedać ludziom, to trochę go trzeba opakować w jakieś funkowe zespoły też, żeby to tam trochę przemycić, jak to jest? No właśnie, tutaj bym podszedł trochę z innej strony, że na pewno wątek edukacyjny tutaj zachodzi, czyli fakt, że to są dookoła jazzu zjawiska, bardzo fajne, być może przysporzy słuchaczy jakby temu jazzowemu światu. Natomiast to nie jest tak, że to jest w jakiś sposób taka jakby gra wstępna przed wielkim... Nie, to te wszystkie zespoły są po prostu świetne w swoim gatunku, który nierzadko jest trudno zdefiniować tutaj, co też jest fajne, bo tak sobie myślę, że mój koncept jakby tego, co ja robię w muzyce i to, czego zazwyczaj lubię słuchać, to jest coś, co się dzieje pomiędzy gatunkami. Stąd trudno powiedzieć, jaki dokładnie gatunek uprawia na przykład Ole Borut, którym się bardzo wczoraj podobał, norweski wokalista, no bo to jest z jednej strony, oni śpiewali piosenki, trochę było w tym soulu, trochę było Steely Dan, nie wiem, ale były bardzo wyrafinowane harmonie, gdzieniegdzie. Zatem to są bardzo fajne, pełnowartościowe jakby super produkty, mimo że niekiedy przy nich się tańczy, a nie, no do jazzu się swoją drogą też tańczyło w 40-tych latach, bo to był pop. Tak czy inaczej, fajnie, że wokół tego jazzu i też czasami jazzu. Tutaj nie ma takich mainstreamowych, zupełnie stricte zespołów, z tego co pamiętam w zeszłym roku i w tym. Wszystko jest jakby dookoła, ale niektóre zespoły grają taką muzykę no, bardziej skomplikowaną, inne mniej. Niemniej to wszystko jakby się mieści w tym takim dookoła jazzu pojęciu. Tak. Spytam może tak od strony pana doświadczenia profesorskiego czy edukacyjnego, prawda? Bo to jest w zasadzie pytanie, które dosyć często staram się zadawać muzykom z dużym doświadczeniem, a pan niewątpliwie takie ma, takie grzechy, które muzycy popełniają, bo pan ma doświadczenie też, współpracuje pan z ludźmi, którzy są świetnymi muzykami, zaraz kończą studia muzyczne i tak dalej, ale wszyscy popełniają jakieś grzechy, takie występki, których muzycy może powinni się wystrzegać. Potrafi pan takie wymienić? Trudne pytanie bardzo. Dziękuję. Jest szereg takich grzechów, które mamy. Na szczęście wiele z tych grzesznych zdarzeń zachodzi już po koncercie. Biesiady, te rzeczy. Grzechy może nie, ale tak sobie myślę, że czymś szalenie ważnym w graniu, czymś, co ja bardzo cenię i tak staram się wyposażyć moich studentów, poza tym, że gramy, uczymy się grać, to jakby ja wierzę, że ta strona mentalna jest bardzo ważna. Zatem ci muzycy, z którymi ja mam szczęście grywać, są zawsze przygotowani, traktują to każdy koncert jako coś ważnego. Czyli muzyk taki kompletny, taki, do którego chce się zadzwonić, lubi grać, ale lubi i oddaje siebie. Dalej, ci muzycy, z którymi lubimy pracować, czyli też mówimy o tym studentom, to są muzycy, którzy wiedzą, że ta droga wiąże się z ciągłym rozwojem. Nie ma czegoś takiego, że już coś tam umiem i stoję w miejscu. Jak stoisz w miejscu, to się cofasz, mówi takie przysłowie. I tu nie chodzi mi teraz o jakiś wyścig szczurów, że my tam rywalizujemy, tylko
to jest coś z wewnątrz, to jest imperatyw wewnętrzny. Jesteś ciekawy świata, masz otwartą głowę, słyszysz różne rzeczy, przekładasz to na swój język muzyczny. Właśnie, język muzyczny, i to jest też klucz. Że bez względu na to, czy muzycy, z którymi grywam, są liderami, czy nie, oni mają swój język muzyczny. Że ja wiem, że jak zadzwonię do na przykład Michała Barańskiego, który wczoraj grał w Mabasso, to dostanę coś bardzo charakterystycznego dla Michała, a jak zadzwonię do Roberta Kubiszyna, który grał z Dorotą wczoraj, to dostanę coś innego, chociaż obaj są w stanie grać, bo to się dzieje, różne moje programy. Więc to jest bardzo ważne. No i jeszcze jedna, i bardzo ważna jest też ta postawa mentalna, taka, tak mówiąc językiem młodzieżowym, takie dowożenie, że szanujesz ludzi, że to jest bardzo społeczne działanie, czyli jeżeli na pewnym etapie swojej działalności nie zrozumiesz, że to jest, że nie da się grać muzyki takiej, jak tutaj jest grana, czy takiej, co ja grywam na co dzień, to jest rodzaj wspólnoty. Nie nawiążesz interakcji z muzykiem, z którym nie masz vibe'u, mówiąc przenośnie. A ten vibe, jeżeli na przykład, nie wiem, olewasz, spóźniasz się, czy jak coś się zachowujesz nie okej, no to trudno go nawiązać. Do tego stopnia ja już myślę na ten temat, że ja bym, nie wiem, jakiegoś mistrza świata i okolic, jakbym znał, z którym nie mam żadnej chemii, nie umiemy po koncercie rozmawiać, ani przed, to właściwie nie ma potrzeby, żebym ja z nim grał, bo to jest rozmowa. Nawet czy gramy aranże w piosenkach, czy gramy wyrafinowany jazz, to nie zawsze musi być taka szalona improwizacja. Zawsze jest to rodzaj kontaktu pewnego, który właśnie zachodzi. Czyli otwarta głowa, rzetelność, oddanie. No a potem jak jest biesiada, to też fajnie. A w takim razie, a propos tej rozmowy i tego języka, bo pan ma doświadczenie już, współpracował pan z, o, długo by wymieniać, tu byśmy pewnie z 15 minut wymieniali same nazwiska, ale założę się, że mimo tego doświadczenia ma pan jakieś marzenia, z kim ewentualnie chciałby pan, marzyłby pan, żeby właśnie porozmawiać, czyli współpracować muzycznie. Czy jest pan w stanie wymienić takie nazwiska? To jest bardzo ciekawe. Wiadomo, że są mistrzowie, z którymi bardzo chętnie bym kiedyś zagrał, ale to nie jest w kategoriach marzeń, że jakby na przykład Herbie Hancock, wielki fortepianista, żyjący, świetnie się mający, wspaniale grający, to była na pewno wielka przygoda zagrać sobie z kimś takim, nawet tak jakby symbolicznie i historycznie, poza tym on gra genialnie cały czas, więc to by było fajne, ale ja nie mam takich marzeń, dlatego, że tak się samo stało, to nie, że ja sobie to jakoś wydumałem, tylko zauważyłem w pewnym momencie swojego życia, że ta muzyka, jakby dajmy na to, no nie wiem, mam taką przygodę na koncie bardzo znaczącą, że podczas nagrywania płyty Anny Marii Jopek z Patem Metinem, Anne Fin, brałem udział w tej sesji, potem graliśmy też koncerty dwa. I pamiętam, że ten straszny pad, to było 20 lat temu, wszyscy się go bali, tego, znaczy bali się jakby, bo świat był, Polska była znacznie bardziej zamknięta. On przyjechał z tej Ameryki, to było wtedy jakby Michaela Jacksona zaprosić. On był bardzo wysoko w tej hierarchii takiej, że wykraczającej poza sławę jazzową, wielkie trasy, tiry i tak dalej. I przyjeżdża taki pad, ja jestem pierwszego dnia wezwany do tego studia, nie byłem planowany. Nagle się okazało, że jest że fajnie jakby było razem grane. No i wszystko jest jakiś rodzaj niepokoju i tak dalej, lęku. Po czym zaczyna się granie i jest tylko muzyka. Nie ma żadnych patów, metyny, nie ma. Tylko gramy. Jest zupełna jakby odpuszczenie strachu i tak dalej. I czegokolwiek. Pojawia się tylko muzyka. I ja wiem, że z wieloma wspaniałymi artystami ten stan mogę uzyskać. I jeżeli mógłbym powiedzieć o marzeniu, to moim marzeniem jest mieć możliwość ciągle spotykać się z muzykami kreatywnymi, nagrywać płyty, mieć tą, żeby mnie ta wena nie opuszczała i możliwość grania koncertów, bo największe szczęście mi daje to, kiedy stoję na scenie. A z młodego pokolenia, bo na przykład w zeszłym roku znakomita Kinga Gły, którą w zasadzie obserwuję od chyba od kiedy miała tam 19 lat, no znakomita polska basistka, prawda? I na przykład to jest jedna z takich osób, które
bardzo, których bardzo chętnie słucham, a może jakieś inne właśnie nazwiska młodego pokolenia? Oj, to jest, Kingę znam, nawet jej wręczałem nagrodę Koryfeusza, taką bardzo prestiżową. To jest niebywałe, jak wielu młodych muzyków, nie chciałem teraz wymieniać, bo na pewno kogoś pominę, ale żyjemy w szczególnym czasie, że to pokolenie takich 20-latków, to już w tej globalnej wiosce związanej z rewolucją komunikacyjną, czyli z rozwojem internetu, że ci ludzie, no to już oni są zbudowani zupełnie z innego budulca. Jak pytałem moich starszych kolegów, Ptaszyna na przykład, tam, bo z nim zaczynałem swoją drogę muzyczną, czy Henia Miśkiewicza, to oni w radiu leciał program, było wiadomo, że będzie puszczone jakiś, będzie jazz puszczany, to oni się umawiali, próbowali spisać w nutach na słuch, że po cztery takty siedziała taka ekipa wielu i ty spisuj pierwsze, ja drugie. Nie mieli żadnego dostępu, prawda? Teraz dostęp jest ogromny i wiąże się to z niesamowitym wykwitem jakby, inaczej, rozwojem umiejętności. I teraz to ma dwie strony. Świetni muzycy są młodzi, bardzo za nich wszystkich trzymam kciuki, jest ich znacznie więcej, tych kompetentnych. I oni potrafią zagrać, przychodzi taki student, ma 20 lat, on gra utwory, które ja grałem znacznie później, umiałem zagrać i tak dalej. Jedyna rzecz, która się zmienia, i to już dotyczy może i mojego pokolenia, że jak się popatrzy na te pokolenia, nawet w polskim jazzie, Stańko, Szukalski, Muniak, Ptaszyn, Henryk Miśkiewicz, oni wszyscy są bardzo jacyś. Przez tą rewolucję, która, nie mówiąc już o Thelonious Monk, Miles czy Coltrane, i tak dalej. Teraz wszyscy jakby pracują nad tym, żeby tą swoją osobowość wydobyć, ale jest dużo trudniej. Nie wiem, na czym to polega. Jest dużo więcej podobieństw. Zawsze były mody, się grało w jakimś stylu i tak dalej. To nie jest wina tych ludzi, bo oni są tak samo zdolni. I być może jakby czas pokaże, że ci bardzo młodzi, którzy teraz, że oni tę swoją osobowość, znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie mają osobowości, nie wiem, czy jasno mówię, tylko trudniej jest ją zarysować w taki sposób, tak wyrazisty, jak kiedyś. Ten Monk na przykład, on grał tak, jakby nie umiał grać, ale jest wielkim kompozytorem, jednym z najbardziej cenionych w historii jazzu. Nie wiem, czy teraz byłoby miejsce na takie zjawisko, bo jest tak też dociśnięty ten poziom kompetencji, że no, trzymam kciuki, na pewno będzie bardzo łatwo za jakiś czas, a nawet może już, po prostu zadzwonić do dobrego basisty, bo będzie ich bardzo dużo. Jakby kompetentnych, fajnie grających. I takich z dobrym vibe'em. No, oczywiście, na to bardzo polecam. We wszystkich sferach życia. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanej reszty festiwalu Jazz Round 2023. Dziękuję bardzo.